Witajcie w świecie kolorów i sztuki. Sztuki motoryzacyjnej i niezależnych projektów. Dziś chcę opowiedzieć Wam o pewnym dziele, ekspedycyjnej ciężarówce przerobionej na kamper, która została wymalowana aerografem w motyw podróżniczy. Ciężarówkę, która będzie odzwierciedlać miłość do podróży i eksploracji świata. Wybrana kolorystyka to sepia, która nadaje całemu projektowi nostalgiczny i przygodowy charakter. Grafika to kolaż związany z podróżowaniem, mapy, kompas, walizki, góry i oceany, wszystko to, co kojarzy się z odkrywaniem nowych miejsc. Przygotowanie tego projektu było nie lada wyzwaniem. Każde pociągnięcie aerografu, każdy kolor i detal to krok w kierunku stworzenia czegoś unikalnego i niepowtarzalnego. Cała wizja została w pełni zrealizowana. Podróżowanie to nie tylko przemieszczanie się z miejsca na miejsce. To odkrywanie nowych kultur, ludzi i doświadczeń. Jak powiedział kiedyś André Gide, podróżowanie to nie jest coś, do czego się nadajesz. To coś, co robisz. Jak oddychanie, inny cytat, który mnie zainspirował, pochodzi od Henry'ego Millera, nie ma drogi do szczęścia. Szczęście to droga. Każdy kilometr to krok w kierunku spełnienia marzeń i odkrywania nowych horyzontów. Słowa Lao Tzu, najlepsza podróż to ta, z której wracasz odmieniony. Przekaz jest taki, że wrócić z podróży jako lepsza wersja siebie, bogatsza o nowe doświadczenia i inspiracje. Ciężarówka ta to nie tylko środek transportu. To mobilne dzieło sztuki, które zawiezie w najdalsze zakątki świata i pozwoli odkrywać jego piękno na nowo. Każdy kolor, każdy detal to fragment marzenia o podróżowaniu. Jak to mówią, każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku.